Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przynoszono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie. A uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd. Dzieci to przyszłość narodów, społeczeństw, jak również przyszłość Kościoła. To nasza przyszłość. Dlatego Jezus z taką troską otaczał dzieci. Dzieci nie są niczyją własnością, są darem danym nam od Boga. Miłość względem dzieci wyraża się w trosce o ich holistyczny i harmonijny rozwój. Dziecko do szczęścia nie potrzebuje wiele. Otwartych ramion rodziców, w których może poczuć się bezpiecznie, zainteresowania i rozmowy, która wzbudza w nich ciekawość. Wreszcie tego, co najważniejsze, afirmacji, czyli mówiąc językiem teologicznym, błogosławieństwa, które pozwala szeroko rozciągnąć skrzydła i wzbić się coraz wyżej, przekraczając własne ograniczenia i słabości. Na tym polega wychowanie, prowadzenie do coraz większej dojrzałości osobowej, intelektualnej i duchowej. Jezus błogosławi dzieci. Nigdy nie zapominajmy o tym, aby błogosławić dzieci, nie tylko swoje własne, ale wszystkie. Błogosławić to znaczy dobrze życzyć, dobrze o kimś mówić. Z łatwością przychodzi nam denerwować się na dzieci, tak jak apostołowie w dzisiejszej Ewangelii. O wiele trudniej znaleźć dobre słowo, słowo błogosławieństwa. Kiedy mówimy o dzieciach, że są mądre, zdrowe, wysportowane, odważne itd., to wtedy one takie się właśnie stają. Nigdy nie mówmy o dzieciach, że są głupie, niezdarne, nieznośne, że nic dobrego z nich nie wyrośnie i tym podobnych, bo to jest przekleństwo. Forma złorzeczenia. Słowo, które wypowiadamy, nawet w swoich myślach, posiada swoją moc. Przekleństwo wyrządza ogromną krzywdę drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu nieświadomemu i bezbronnemu. Błogosławmy zawsze i wszystkich, a to błogosławieństwo na pewno kiedyś do nas wróci.